Cześć! W tym filmie pokażę, co to jest przekładnik Ferrantiego i jak przyłączyć wyłącznik różnicowo-prądowy do instalacji elektrycznej. Zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Wyłączniki różnicowo-prądowe wysokoczułe, czyli te, których prąd różnicowy nie przekracza 30 mA, stanowią uzupełnienie ochrony podstawowej i ochrony przy uszkodzeniu. Jeżeli w chronionym obwodzie człowiek dotknie części czynnej lub części przewodzącej dostępnej, to przez jego ciało popłynie prąd rażeniowy, który przekraczając prąd zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego spowoduje samoczynne wyłączenie zasilania, nie wywołując skutków groźnych dla zdrowia i życia. To jest wyłącznik różnicowo-prądowy czterobiegunowy, może pracować w instalacji trójfazowej. Podstawowym elementem wyłącznika jest przekładnik zwany przekładnikiem Ferrantiego. Na jego zaciskach indukowany jest prąd będący różnicą prądów wpływających i wypływających. W normalnych warunkach natężenie prądu w przewodzie fazowym, w przewodach fazowych, jest równe natężeniu prądu w przewodzie neutralnym, więc prąd różnicowy równy jest zeru. Jak każdy wyłącznik posiada styki robocze oraz mechanizm wyłączający. To są wyprowadzenia z cewki przekładnika. To jest rezystor, który jest połączony szeregowo z przyciskiem test i służy do testowania wyłącznika. Przekładnik Ferrantiego to nic innego jak transformator, który nie posiada uzwojenia pierwotnego i działa na takiej samej zasadzie jak na przykład ten miernik cęgowy. Uzwojeniem pierwotnym dla tego transformatora, czyli dla cewki tego miernika, jest ten przewód. Jeżeli mierzymy pojedynczy przewód, miernik wychwyci przepływający prąd. A jeżeli cęgi założymy na dwa przewody, przewód neutralny i przewód fazowy, to będzie pokazywał zero. Czyli natężenie prądu w przewodzie liniowym będzie równe natężeniu prądu w przewodzie neutralnym. Aby wyjaśnić zasadę działania przekładnika Ferrantiego, zastosujemy transformator toroidalny oraz przekładnik prądowy, który był elementem pośredniego licznika energii elektrycznej. Uzwojeniem pierwotnym dla tych obu elementów będą te przewody, przewód fazowy i przewód neutralny. Przeprowadzimy najpierw przewód fazowy, a później przewody razem. Zobaczymy, jakie będą wskazania na końcach obu transformatorów. Będziemy mierzyć napięcie na końcach cewek przy pomocy tego analogowego miernika, aby było wszystko lepiej widać. Przez środek przekładnika przechodzi przewód fazowy. Jest to uzwojenie pierwotne dla tego przekładnika. Przepływający prąd generuje na wyjściu napięcie 12 V.
jeżeli przez przekładnik przeprowadzimy przewód fazowy i neutralny, to prąd różnicowy równy jest zeru. Wskazówka miernika nie wychyla się. To samo doświadczenie przeprowadzimy teraz z transformatorem toroidalnym. Wyindukowane napięcie w uzwojeniu pierwotnym tego transformatora przekroczyło 30 V. Po zmianie zakresu widzimy, że napięcie przekracza 200 V. Napięcie zostanie wyindukowane także w uzwojeniu wtórnym tego transformatora. Z tym, że teraz oba te uzwojenia, pierwotne i wtórne, są uzwojeniami wtórnymi, bo uzwojeniem pierwotnym w tym przypadku jest ten pojedynczy przechodzący przez środek transformatora przewód. Jeżeli przez środek tego transformatora przeprowadzimy jednocześnie przewód fazowy i przewód neutralny, to mierniki pokazywać powinny zero. Czyli można powiedzieć, że w warunkach pracy niezakłóconej prądy płynące w przewodach czynnych indukują w rdzeniu przekładnika prądowego sumującego strumienie elektromagnetyczne, których wielkość odpowiada natężeniem prądu. A suma geometryczna wartości chwilowych prądów płynących w przewodach przechodzących przez przekładnik jest równa zeru. A teraz przykład nieprawidłowego podłączenia przewodu neutralnego. Oba przewody, fazowy i neutralny, przechodzą przez przekładnik, ale sposób wejścia jest różny. Przewód fazowy przechodzi prawidłowo, a przewód neutralny jest połączony odwrotnie. Taka sytuacja może się zdarzyć nieumyślnie przez na przykład nieuwagę, gdy przewodów w rozdzielnicy jest dużo, a my nie postępujemy po kolei. Jak widać, mimo że oba przewody, przewód fazowy i przewód neutralny, przechodzą przez przekładnik Ferrantiego, wskazówka przyrządu wychyla się, nastąpiłoby w tym momencie zadziałanie wyłącznika różnicowo-prądowego. W każdym przypadku, gdy natężenie prądu w przewodzie fazowym liniowym nie jest równe natężeniu prądu w przewodzie neutralnym powyżej określonych wartości, następuje wyłączenie wyłącznika różnicowo-prądowego. Takie wyłączenie będzie także następowało, gdy jeden z przewodów nie będzie przechodził przez przekładnik Ferrantiego. Gdy już wiemy, jak działa przekładnik Ferrantiego, który jest sercem wyłącznika różnicowo-prądowego, samo jego przyłączenie do instalacji nie powinno już teraz stanowić problemu. Przewody zasilające należy podłączyć zgodnie z oznaczeniami na wyłączniku różnicowo-prądowym, zależnie od modelu tego wyłącznika.
Wyłącznik zadziała zarówno przy podłączeniu od góry, jak i od dołu, ale w tym przypadku należy stosować się do zaleceń producenta. To jest przewód fazowy dopływowy, czyli zasilający. To jest przewód neutralny, który jest doprowadzony z głównej szyny N rozdzielnicy. Przewód fazowy dopływowy przyłączony jest pod zacisk wyłącznika głównego, przechodzi przez amperomierz, a następnie pod zacisk wyłącznika różnicowo-prądowego. Do każdego wyłącznika różnicowo-prądowego należy przygotować blok na przewody neutralne odpływowe. Należy przestrzegać zasady, ile RCD, tyle samo bloków na przewody N. Wyjście przewodu neutralnego z wyłącznika różnicowo-prądowego przyłączamy właśnie pod ten blok. Pozostało nam jeszcze przyłączenie przewodów fazowych do odbiorów. Możemy to zrobić przy pomocy mostków z przewodów lub za pomocą listwy grzebieniowej. I tak oto mamy wyłącznik różnicowo-prądowy przyłączony do instalacji elektrycznej. Będzie zabezpieczał obwody przyłączone do tych czterech wyłączników nadprądowych. Poprawność działania możemy sprawdzić, naciskając przycisk test na wyłączniku różnicowo-prądowym. Ja sprawdzę go dodatkowo jeszcze, zwierając przewód neutralny z przewodem ochronnym. Takie sprawdzenie możliwe jest tylko, gdy obwód jest obciążony. I jeszcze kilka najczęściej popełnianych błędów przytoczonych w elektroinstalatorze. Niedopuszczalne jest podłączenie przewodów PE i N po wyłączniku RCD. Nie wolno łączyć przewodów roboczych za różnymi wyłącznikami różnicowo-prądowymi, a także to, co pokazywałem na filmie. Musi być kolejność przewodów zachowana. Należy pamiętać, że do każdego RCD należy przewidzieć odrębną szynę N na przewody odpływowe do odbiorów. I jeszcze raz na koniec przyjrzyjmy się, jak to wszystko jest połączone. A ja dziękuję za uwagę, zapraszam do subskrypcji, komentowania, pozostawienia łapki. Cześć!